dziewczyny, jako administratorki mamy na was skargę. Przestaniecie zostawiać swoje usta na wszystkich lustrach w szkole? Użyjecie tych szmatek, żeby wytrzeć usta ze wszystkich luster. A co jak odmówimy? Nasze usta nikomu nie przeszkadzają poza wami. Skoro mamy ładne usta, to czemu nie zostawiać ich śladów na lustrach? Specjalnie nałożyłam dzisiaj szminkę, żeby zostawić ślady na lustrze. Maja, oni nie muszą wiedzieć. A wy jak zwykle się przed nami popisujecie, prawda, króliczki? Jana? Nie żujcie gum jak krowy przy administratorkach. Co za ekscytacja, siedzenie i patrzenie, jak administratorki kłócą się z króliczkami. Super, ciekawe, co będzie dalej. Popatrzmy. Maja, wypluj. Co, chcesz zobaczyć, jak pluję? Mam tu pluć? Nie, po prostu nie chcemy patrzeć, jak żujecie przy nas gumy. O, Kitty. Dziewczyny, no dalej, wyplujcie gumy i posłuchajcie, co mamy do powiedzenia. Kitty, co to za nonsens? Kitty, czekam. Nat, co ty robisz? Próbuję połknąć gumę. Zapomnij o tym. Wypluj jej gumę do pudełeczka i pozwól jej je zatrzymać. Dziewczyny, gumy. Trzymaj moją gumę, Jana. Przynajmniej będziesz miała coś na pamiątkę. To nie pamiątka, to wasze DNA. Na wypadek, gdybyście zrobiły coś złego. Użyjemy wtedy tych gum, żeby was znaleźć. Jana, ja nie mam gumy. Połknęłam ją. Co? Specjalnie to zrobiłaś? Króliczki, to nie wszystko. Zdejmijcie swoją biżuterię i włóżcie ją do pudełka. Nie będziecie tutaj chodzić i chwalić się wszystkim. Że co? Nie no, dziewczyny, tego już za wiele. Zwariowałyście, administratorki? Chcecie zostać wyrzucone? Ja jestem po prostu w szoku. Tak, szczury tak się zachowują, jak nie mają nastroju. Nie rozumiem, co zrobiły dziewczyny. Całowały lustra w szkole, a szczurom się to nie podoba. Jasne, że im się nie podobało, bo w zeszłym tygodniu musiały wyczyścić wszystkie lustra. Lustra z ustami są ładniejsze, podchodzisz i od razu widzisz usteczka. Dima? Jana, daj mi pudełko. Króliczki, ściągnijcie biżuterię i włóżcie ją tutaj. Teraz w waszych rękach chcę widzieć tylko szmatki. I wyczyścicie nie tylko lustra z ustami, ale wszystkie w całej szkole. Mam was dość, króliczki. Dobra, dziewczyny, zdejmuję pierścionki i wkładam je do waszego pudełka. Mam nadzieję, że je potem nam zwrócicie, a nie zostawicie dla siebie. Zemszczę się na tych szczurach. Lepiej się nie mieszaj, wiesz, ile razy króliczki próbowały, one są nietykalne. Nad, bransoletka. Jak to? A w czym bransoletka przeszkadza przy myciu lustra? Nad, bransoletka! Diana, a co ci błyszczy pod włosami? Leila, jakbyś pytała, to kolczyk i na pewno go nie zdejmę. Nie, Diana, zdejmiesz. Leila, nie, bo ucho jej zarośnie. Kiedyś tak miałam. Diana, czemu się wiecznie wtrącasz i to zawsze w złym momencie? Powiedziałam, Leila, nie zdejmę kolczyka. Okej, wasze szmatki. Podzielcie się jakoś. Za godzinę sprawdzę wszystkie lustra w szkole. Szczury rządzą! Jana i Leila, jesteście super! Moim zdaniem to frajerki. Są fajne, bo właśnie załatwiły króliczki. Posłuchaj, Laura, jak będziesz taka mądra, to dam ci te szmatki i wyszorujesz wszystkie szkolne toalety. O! Mnie o to szczury nie prosiły. Chodźmy stąd, dziewczyny. Powodzenia! A, to niesprawiedliwe! Zostałyśmy rozwalone przez te szczury dosłownie na kawałki. To niesprawiedliwe. I to wszystko na oczach tych głupców. To bałwany. Nie, Maja, to głupcy. Nie, Nad, to bałwany. Dziewczyny, spokojnie, jakie to ma znaczenie? Szczury po prostu nas upokorzyły na oczach futbolistek. Zabrały nam całą naszą biżuterię. Dały nam te szmaty i kazały nam umyć wszystkie lustra w naszej szkole. Jak chcecie, to mogę to wyprać, dziewczyny. Nie, maskotko, nie o to chodzi. Jestem w szoku. Kazały nam zdjąć wszystkie pierścionki i bransoletki i chciały zabrać ci kolczyk, Diana. Ech, Nat, za żadne skarby nie oddam im kolczyka. Bardzo fajny ten kolczyk. Gdzie taki kupiłaś? Kitty, potem ci powiem. Diana, nie krzycz. Rozumiem, że jesteś zdenerwowana. Ja też. Dobra, jak podzielimy się tymi szmatkami? Ja zdecydowałam, nie dzielimy się szmatami. Po prostu na zmianę czyścimy lustra. I jeszcze każda z nas musi zmyć swoje usta. Diana, jeszcze musimy poskarżyć się koszykarzom. I to jak najszybciej. Tak
korona tak świetnie leży na mojej głowie. Mam wrażenie, że noszę ją przez całe życie. Blondi, jesteś taka zabawna. Czy ta korona cię uciska? Nie, tak jak ci powiedziałam, to tak jakbym nosiła ją przez całe życie. Dobra, Blondi, nie mądruj się. Wszystkie wiemy, że wygrałaś. Twoja wygrana nie jest prawdziwa. Czemu tak mówicie, Blondi? Będzie miała zły humor. Jak będziecie trzymać swoje buzie na kłódkę, to nikt się nie dowie. Oczywiście, że będziemy trzymać je na kłódkę. Wiem, że jak komuś powiemy, to wyskubiecie nam brwi. Nie wyskubię, a wyrwę, więc lepiej. Blondi, uspokój się, zrozumieli. Żeby cztery czekolady. Nie chcę obsługiwać Blondi, nie zasłużyła na koronę. Tak, my powinniśmy wygrać, ja jestem piękny i ty. Zaraz pójdę i jej to powiem. Cztery czekolady. To postaw te czekolady, czemu rzuciłaś tacą? Księżniczki same się nie obsługują. Blondi, nie wierzę, że uczciwie wygrałaś tą koronę. Po prostu w to nie wierzę. To twój problem, skoro w to nie wierzysz. Dziewczyny? Na Blondi i Georgia głosowali nastolatkowie. Nie martw się, może w przyszłym roku ci się uda. Może w przyszłym roku ty mnie będziesz obsługiwać. Przynieście tacę do baru. Na pewno nikomu niczego nie powiedzieliście? Dziwne, ta pizza coś wywęszyła. My nikomu niczego nie powiedzieliśmy. A może George się wygadał? Nie sądzę, on i ja mamy umowę. Wiecie co, napisałam dzisiaj list świąteczny ze swoimi życzeniami. Gigi, to urocze, że ciągle wierzysz w świętego Mikołaja. Wiesz co, Karina, trzeba wierzyć, a wtedy twoje życzenia się spełnią. Gigi, jakie miałaś życzenie? Nie powiem ci, Browasty, to tajemnica. Powiedz mi. Dobra, Browasty, chciałabym, żeby moja mama cię polubiła. To życzenie nigdy się nie spełni, ona mnie nigdy nie polubi. Gigi, czemu twoja mama ma lubić Browastego? Najważniejsze, że ty go lubisz. Karina, jak moja mama nie lubi mojego chłopaka, to wtedy jest katastrofa. Tak, i mama nawet nie pozwala mi wejść do domu. Moja mama też nie lubi Browastego, on przychodzi do domu i wszystko zjada. Co, jak u ciebie byłem, to zjadłem dwa banany. Od razu zjada. Dwa banany, kilogram pomarańczy i lody. Ale z was wieśniaki, jak gość jest głodny, to się go karmi. Pizza Ice, dajcie mi coś szybko do jedzenia. George? Wow, nie poznałam cię. Tak, musiałem wyprać mundur policyjny. Goniłem przestępcy i upadłem na kolana, obrudziłem się. Wow! Opowiedz nam, jak go ścigałeś. Złapałeś go? No, niestety się nie udało. Miał prawie 3 metry i długie nogi, udało mu się uciec. A, pewnie to była wielka stopa. Wszystko możliwe, ale jeszcze go złapię. Żenia, zobacz. Blondi, widzę, George nie ma na sobie policyjnego munduru. On jest takim kraszem. Blondi, mieliście umowę. Blondi jest nienormalna. Za niedługo przez jej głupotę wszystko wyjdzie na jaw. I oto nasza para, najpiękniejsza w szkole. Zrobi mi niedopieczoną pizzę. Blondi, co robisz? Mieliśmy umowę. No wiem, ale muszę, żeby wszyscy w to uwierzyli. George, tęskniłam za tobą. A niech to ona jest chora. Chora na głowę. A, dziewczyny, ostatnia toaleta i ostatnie lustro. Tutaj nasze usta są najpiękniejsze. Tak, a moje są największe. Nad, zobacz, a twoje są najmniejsze. Jana, a ty co? Chcesz mnie obrazić? Nad, nie obrażaj się, masz piękne usta. Mówiłam tylko, że nasze rozmiary się różnią. Od najmniejszych do największych. Tylko przedstawiła fakty. No i co, dziewczyny, wycieramy ostatnie lustro? Czemu wysłuchiwać o tych ustach? Słuchajcie, dziewczyny, pomyślałam, że i tak mało kto odwiedza tą toaletę. Może zostawimy to lustro z napisem Króliczki są najlepsze i z naszymi ustami. Tak, Laila i Jana się nie dowiedzą. Króliczki, bardzo źle się spisałyście, czyszcząc lustra na górze. Co, wy nie wiecie, jak się czyści lustra? Co, nieprzyzwyczajone do sprzątania? Jana i Laila, jesteście denerwujące. Czemu wchodzicie do toalety bez pukania? Do naszej toalety, to toaleta króliczków. Denerwujecie mnie, Laila i Jana, naprawdę mnie denerwujecie. Zaraz wam pokażę mój gniew. O, jakie to śmieszne, twój gniew, Maja, jest o taki. Nad, jeszcze słabo znasz Maję. Wymądrzajcie się dalej, króliczki. Ciągle się popisujecie, tak? Jak nie umyjecie dobrze luster, to zatrzymujemy pierścionki. Zrozumiałyście? Tak, idźcie sobie. One cię już nie słyszą. Dobra, Nat, najpierw wytrę twoje usta. Wycieraj, ja jutro złożę nowy pocałunek na tym lustrze. Dziewczyny, nie kłóćcie się. Wiem, że szczury są denerwujące, ale wy nie powinnyście się kłócić między sobą. Maskotko, to wszystko nerwy, to wszystko nerwy. Gdzie są nasi koszykarze? Tak, nie szukają nas? Ale mam fajną dziewczynę. Klasa.
No tylko znowu nie zaczynaj. A co? Chodzę do garderoby i widzę notatkę. Smajlik, ten lizak jest dla ciebie. Taki żółciutki. Dobra, nie gadajmy o lizaku, tylko pogadajmy o ważnych sprawach. Mówimy im prawdę? Jeśli powiecie dziewczynom całą prawdę, to wyobraźcie sobie, jakie zamieszanie wywołałoby to w szkole. Nie żal wam dziewczyn? Będą złe i zdenerwowane. A ja myślę, że byłyby wdzięczne i podziękowały, że im powiedzieliśmy. W szkole jest ostatnio bardzo niesprawiedliwie. Słuchajcie chłopaki, w tej szkole miała być najładniejsza para. Ja i Diana. A to George i Blondie stali się najpiękniejszą parą. To niesprawiedliwe. Dlatego muszą poznać prawdę. No to teraz wyobraź sobie, że dziewczyny przychodzą tu w doskonałym, świetnym humorze i powiesz im, że George i Blondie nie zdobyli korony sprawiedliwie. No, zepsuje im to humor. Uspokój się, zakat. Jak dziewczyny odkryją prawdę, to zrobią awanturę, a wtedy Blondie straci koronę. A uczniowie poznają prawdę. Swoją drogą, gdzie są dziewczyny? Siedzimy tu pół godziny, a ich nadal nie ma. Pewnie mają dzisiaj przedłużony trening, jeszcze nie wyszły. To co robimy, chłopaki? Powiemy dziewczynom? Tak, zakat. Dziewczyny muszą poznać prawdę. Też jestem za tym, żeby powiedzieć prawdę. Wiem, że dziewczyny będą nam bardzo wdzięczne. A Diana powie, Smajlik, jesteś geniuszem. Potem zapyta, jak się dowiedziałem, a ja powiem, kochanie, dla ciebie wszystko. Smajlik, nie bądź mądraliński, to ja dowiedziałem się całej prawdy. George mówi do mnie, jesteś fajny dzieciak, więc powiem ci prawdę. I powiedział ci to, bo jesteś fajny? No tak, powiedział. Czym chciałeś się pochwalić, dziewczyny? Nauczycielu Mike, króliczki myją wszystkie lustra w szkole. Kazałyśmy im. Co? Jak wam się to udało? Zabrałyśmy im pierścionki i powiedziałyśmy, że nie oddamy, dopóki nie wyczyszczą luster. Co? Tak nie wolno. Nauczycielu Mike, myślałyśmy, że nas pochwalisz. Dziewczyny, zabieranie takich rzeczy to już za dużo. Hej, chłopaki. Witaj, nauczycielu Mike. Nauczycielu Mike, czasami trzeba podjąć takie kroki, inaczej nigdy by się na to nie zgodziły. Tylko upewnijcie się, żeby wszystko odzyskały. I przestańcie tworzyć własne zasady. Co? Zrobiłyśmy coś źle? Laila, zawsze tak jest. Chcesz dobrze, a wychodzi źle. Tak, nie sądziłam, że nauczyciel Mike jest taki. Witaj, nauczycielu Mike. Dzień dobry. A niech to Blondie przesadza. Tak, biega za nim jak głupia. Ale my nie będziemy za nią biegać i coś jej gadać. Ona ma własną głowę. Szczerze mówiąc, to mam już dość waszej koleżanki Blondie. Tak, wpada ciągle w histerię. Dobrą jest kapitanką drużyny? Uspokójcie się, albo wszystko jej powiem. Kapuś. Dziewczyny, nie wiem, co nakładacie na usta, ale to nie schodzi. Diana, chodźmy już stąd, bo będziemy zaraz śmierdzieć. Chodźmy. Dziewczyny, wiecie, kto tam stoi? Najładniejsza para w naszej szkole. Blondie i George? Tak, posłuchajmy, o czym mówią. Blondie, czemu za mną chodzisz? Mieliśmy umowę przecież. Wiem, ale jesteśmy parą. Jak za tobą nie będę chodzić, wszyscy pomyślą, że nasza miłość była fałszywa i zabiorą nam korony. Bo nie było miłości ani udawanej, ani prawdziwej. George, wyjaśnię ci to jeszcze raz. Jak nie będziemy udawać pary, wszyscy będą wiedzieć, że zdobyliśmy koronę przez oszustwo. Wiesz, Blondie, jak ty i ja zdobyliśmy najładniejszą parę w szkole, moja dziewczyna dowiedziała się o tym i totalnie jej się to nie spodobało. Przykro mi, George, ale ty i ja naprawdę jesteśmy najfajniejszą parą. To jest niesamowite. Słuchaj, Blondie, może daj mi spokój, bo jak nie, to wszystkim wyjawię prawdę. George, jak wszystkim powiesz prawdę, ja też powiem wiele rzeczy o tobie. Wiedziałam, wiedziałam, ja to wiedziałam. Wow, czyli nie są parą. To znaczy, że to Blondie biega za George'em, a nie George za Blondie. Oni zdobyli dwie korony dzięki oszukiwaniu. Co robimy, powiemy całej szkole? Nie, oni sami wszystkim powiedzą. Pójdziemy i powiemy Blondie, że wiemy o wszystkim, że wszystko słyszałyśmy. Witaj, George! Witaj, Blondie! Hej, króliczki! Cześć, króliczki! Łazienka jest już wolna? Właśnie tam szłam. Stój, Blondie! Postanowiłaś oszukać całą szkołę? Nieładnie oszukiwać, ajajaj! Ej, to na konkursie! O czym wy mówicie, George? Przytul mnie, zimno mi! George, okej, Blondie nas okłamała, bo chciała mieć koronę. Ale ty? Czemu ty chciałeś nas okłamać? Dajesz złe przykłady nastolatkom. Hej, dziewczyny, o czym wy mówicie? Jesteśmy najpiękniejszą parą i musicie to zaakceptować. Oj, George, wiedziałam, że gdybym miała chłopaka, bylibyśmy najładniejszą parą w tej szkole. Blondie, posłuchaj, nie musisz udawać głupiej. Opowiesz o oszustwie, czy my mamy opowiedzieć? Byłyśmy w łazience i słyszałyśmy całą rozmowę między tobą i George'em. Dobra, dziewczyny, chodźmy. Nie mamy po co tutaj być. Tak, musimy odebrać nasze pierścionki. George?
To bzdura, Blondie, to bzdura. To ty wciągnęłaś mnie w to oszustwo. George, musimy działać naprawdę szybko. Nie. Króliczki, nadal jestem w szoku. O, szczury, idziemy do was, a wy jesteście tu. Dziewczyny, wszystkie lustra umyte? Tak, wyczyściłyśmy wszystkie lustra. Idźcie sprawdzić, jak nie wierzycie. I mamy wam uwierzyć na słowo honoru. Tak, możecie. Dobra, dziewczyny, bierzcie swoje bibeloty. I swoje przeżute gumy też. O, Jana, to nasze DNA. Diana, przecież żartowałam. Uwierzyłaś w to? Szczury, naprawdę nas dzisiaj zdenerwowałyście. Sugeruję, żebyście więcej tego nie robiły. Inaczej można dostać pomponem w czoło. Dobra, jesteście wolne, wolne. Albo zmienimy zdanie i zabierzemy wasze drobiazgi z powrotem. To się więcej nie powtórzy. Nigdy więcej. A one co, zostawiły to? Niech zostawią, gdybyśmy potrzebowały DNA króliczku. Jana, oglądałaś jakieś kryminały? Co, żaby, siedzicie sobie? Czekacie na swoją przyjaciółkę? No tak! Ciekawe, czy wasza przyjaciółka jest wobec was szczera? Jak to? Niedługo się przekonacie, żaby. Siedźcie dalej. Chyba się Blondie nie udało. Sama jest sobie winna. O, chłopaki, cześć! To na nas czekacie? Byłoby lepiej, gdybyście nas znaleźli i nam pomogli. Czemu? Tak, myłyśmy wszystkie lustra w szkole. Szczury nas zmusiły. Tu niedobrze, musiało wyczyścić lustro od całowania. A mówiłem ci, Diana, po co całować lustro, jak masz mnie? Timur, nie jest mi teraz do śmiechu. Nie słuchaj go. Przy okazji dzięki za lizaka pomarańczowego. Słuchajcie, chłopaki, dowiedziałyśmy się czegoś. My też. My pierwsze przekażemy swoje wiadomości. Rozwali wam to głowy. Chłopaki, wszyscy siedzicie? To dobrze. Usłyszałyśmy rozmowę Blondie i George'a. Nie, tylko nie mówcie, że już coś wiecie. No i co, Smile? Diana teraz nie powie, że jesteś genialny. Tak czy inaczej, Blondie i George to fałszywa para, a koronę zdobyli przez oszustwo. A nie, no też się tego dowiedzieliśmy i czekaliśmy godzinę, żeby wam powiedzieć. George się przyznał Timurowi, a wy jak się dowiedziałyście? Romeo, usłyszałyśmy ich rozmowę. Własnymi uszami, 10 uszu słyszało to w toalecie. Potwierdzam, ale nie będziecie się teraz smucić z tego powodu, prawda, dziewczyny? Smucić? Nie, nie będziemy smutne, to oszuści są smutni. Smile, mam świetny humor. Ja też. Kochani, a wy zostawcie lajki, subskrybujcie nasz kanał, klikajcie w dzwoneczek i czekajcie na nowe fajne odcinki. Do zobaczenia, pa pa! I nigdy nie oszukujcie, oszustwo zawsze się źle kończy.